Błażej Makarewicz, machina władzy. Dzień dobry. A w dzisiejszym programie porozmawiamy o tym, czy polska prawica jest już gotowa do tego, żeby oficjalnie wysunąć postulat Poleksitu, czyli wyjścia Polski z Unii Europejskiej. No i jakie może mieć to konsekwencje dla naszego bezpieczeństwa. W naszym studiu jest pani Anna Bryłka, Konfederacja. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kandydatka do Parlamentu Europejskiego, sama pani ogłosiła m, niedawno, która, jak twierdzi, chce, Chce obronić Polaków przed polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Dokładnie tak. No to Dokładnie w pojedynkę tak. to może być ciężko. To no Może być ciężko, ale w całym poście napisałam, że również z naszymi partnerami, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, jesteśmy w stanie tę politykę klimatyczną zatrzymać. A jacy to są partnerzy z zagranicy? To Panie jest bardzo redaktorze, ciekawe. to są ci, którzy będą wybrani przez tych wszystkich rolników, którzy dzisiaj protestują na europejskich ulicach. To są ci reprezentanci, którzy mają krytyczne stanowisko wobec całego pakietu Europejskiego Zielonego Ładów, wobec pakietu Fit for 55 i wobec tej bardzo ambitnej i niekiedy bardzo absolutnie Absurdalnej polityki klimatycznej, którą forsuje Unia Europejska, i to nie tylko w zakresie rolnictwa, ale również w konkretnych kolejnych obszarach, na które polityka klimatyczna jest rozszerzana. Czyli przede wszystkim mam tutaj na myśli transport i budownictwo, czyli te kolejne olbrzymie sektory, które dotkną po prostu przeciętnego Polaka, przeciętnego obywatela, przeciętnego Europejczyka. No a w przypadku Polski będzie to bardzo kosztowne. E, I niestety, przykro mi to mówić, ale wielu Polaków nie będzie stać na to, żeby przeprowadzić taką rewolucję klimatyczną w, w swoich budynkach czy w sposobie podróżowania. Kto jeszcze na listach Konfederacji ze znanych nazwisk oprócz pani się znajdzie? E, Panie redaktorze, to będzie już ta ogłaszał w najbliższych dniach Tygodniach wybory do Parlamentu Europejskiego są 9 czerwca. Ja swój start ogłosiłam, dlatego że no już po prostu startuję ze swoją kampanią lokalnie i chcę też, żeby tutaj wszyscy ci, którzy szukają swojego kandydata, tak, czy swojego, swojego swoją osobę, którą chcą widzieć w Parlamencie Europejskim, żeby im wiedzieli, że ja też startuję i i, chcę, i walczę o ten mandat. A jak Pani ocenia te rozmowy polskiego rządu ze środowiskiem rolników? Jest jakiś postęp, no bo mówi się o jakichś wstępnych ustawieniach. Ale tak naprawdę no to konkretów nie znamy. Panie redaktorze, tych konkretów generalnie w ogóle nie ma, to znaczy są konkrety tylko i wyłącznie, i to bardzo skromne ze strony Komisji Europejskiej. To znaczy, Komisja Europejska tak naprawdę wycofała się tylko z, jednego, z jednej rzeczy, czyli z projektu rozporządzenia dotyczącego ograniczenia stosowania środków ochrony roślin. Z projektu rozporządzenia, który jeszcze nie wszedł w życie i dopiero był na etapie legislacyjnym i z tego się faktycznie Komisja Europejska wycofała. Druga rzecz, i przykro to mówić, to jest ten konkret, ale to nie jest żaden konkret tylko pozorne działanie, które ogłosił na Twitterze premier Donald Tusk. Powiedział że, e, powiedział, że nie będzie obowiązkowego ugorowania. Tak, to prawda, nie będzie obowiązkowego ugorowania. To jest miało być 4%, docelowo 10%. Natomiast tak naprawdę to ugorowanie zamieniono w ekoschemat. Co to oznacza? To oznacza, że cel, który został założony przez Komisję Europejską, no jest dalej realizowany tylko po prostu pod inną nazwą i pod innymi, pod innymi elementami. Czyli konwenc. taka sztuczka PR-owa, chce Pani powiedzieć? No tak, mi przykro powiedzieć, tak. No i wydawało się, że to się uda, rolników wprowadzić błąd czy oszukać. No to się nie udaje, tak? no bo, bo protesty w żaden sposób nie są zatrzymane. Jest, są pozorowane ruchy, tak, to prawda. Są różnego rodzaju składane obietnice. No, panie redaktorze, był ten szczyt rolny tutaj w Warszawie. Przyjechali rolnicy, zostały złożone obietnice, na przykład m.in. obietnica dotycząca tego, że resort rolnictwa przygotuje program dotyczący zdjęcia nadwyżki zboża z polskiego rynku. Czy ten program został ogłoszony? Nie został ogłoszony. No i A od nie... rolnego minęło chyba ze dwa tygodnie, tak? Ale są takie głosy z, z polskiego rządu, że no jednak my nie zgodzimy się na pewne rozwiązania z Zielonego Ładu. No ale no to. No te są... dotyczące rolnictwa. Tak, no ale gdzie są te działania, panie redaktorze? To znaczy, było, w zeszłym tygodniu był szczyt Rady Europejskiej, było posiedzenie Rady Europejskiej, w której brał udział również premier Donald Tusk. Premier Donald Tusk nie wyszedł nawet do dziennikarzy. Sądzę, że dziennikarze zapytaliby o ten temat. Na tym, na, tym, na tym szczycie Rady Europejskiej była akurat dyskusja na temat i to wiemy też z, no po prostu z przecieków medialnych, z informacji medialnych, ale też od innych dyplomatów na poziomie Unii Europejskiej, że była tam rozmowa na temat rozporządzenia o bezcłowym handlu między Unią Europejską a Ukrainą. Nie wiem, czy w ogóle temat Europejskiego Zielonego Ładu był przez polskiego premiera poruszony. Tego nie wiem. No i nawet gdyby jacyś dziennikarze chcieliby o to zapytać pana premiera, to pan premier naprawdę unika jednak tego tematu rolnictwa. Zawsze są wystawiani do tych tematów po prostu przedstawiciele kierownictwa resortu ministerstwa rolnictwa. Premier bardzo rzadko wypowiada się w tych tematach, więc cóż, ja nie widzę znaczy, ja nie widzę, żeby rząd działał na poziomie Brukseli w sprawie, w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie rolnictwa. Nie ale w widzę tych negocjacjach tych dwustronnych między środowiskiem polskich rolników i polskim rządem mhm. no z obu stron płyną takie sygnały, że jakieś wstępne ustalenia są. Nie znamy, co prawda, szczegółów, no ale pani tutaj kreśli taką pesymistyczną wizję, że w istocie to jest no, tylko bo, taki PR. Tak, no bo, panie redaktorze, są obietnice. Są to to składane... rolnicy też oszukują opinię publiczną, twierdząc, że są jakieś wstępne zgody. Ale nigdy rolnicy tego nie powiedzieli. To znaczy, to porozumienie, być może pan redaktor nawiązuje tego Porozumienia. No to, to nie było porozumienie reprezentatywne dla tej grupy protestujących rolników. To po prostu trochę wyglądało, że pragnę nadmienić, że jednym z podpisujących się sygnatariuszy po stronie rolników to jest asystent jednego z wiceministrów rolnictwa, więc to jest tak, gdyby podpisanie tego porozumienia z, z samym sobą, więc zresztą ono było podpisane dzień przed tymi protestami 20 marca. Ja przypomnę te protesty 20 marca to były największe w, w tym roku protesty rolników, więc nie ma żadnego porozumienia. No, były też e, protesty, zdaje się, w lutym y, ogromne. Tego, tak. Ale ten był największy 20. które uniemożliwiły mi m.in. przyjechanie do studia i przeprowadzenie rozmowy z panią. więc. Tak, to, tak tego dla informacji 20, 20 27 lutego w Warszawie, tak, spotykamy się przy drugiej próbie. To teraz trochę o polityce, pani Janno. Czy politycy suwerennej Polski znajdą się na listach konfederacji w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego? Nie. Nie znajdą no, się. Tak może pani zadeklarować w sposób jednoznaczny? Nie, nie, nie będzie. Nie, nie, nie znajdą się, dlatego Patryka że, jakiego na przykład? No nie, no, panie redaktorze, przede wszystkim politycy suwerennej Polski od, od ponad 8 lat legitymizują działania Zjednoczonej Prawicy i to po prostu jest troszeczkę... Yy, to jest hipokryzja ze strony polityków suwerennej Polski, bo krytykują premiera za wspólne unijne podatki, krytykują premiera za wspólnounijny unijny dróg, no dług. No właśnie teraz już nie krytykują. legitymizują ostatnio. No, panie redaktorze, to trzeba było w ostatnich trzech latach po prostu wyjść z rządu i zatrzymać decyzję premiera no, Morawieckiego. Pani, to jest, no no to, to właśnie, to się legitymizowało. Właśnie suwerenna Polska legitymizowała działania, wszystkie działania premiera Morawieckiego i w zakresie polityki klimatycznej i w zakresie nowych zasobów własnych, czyli generalnie zwiększenia kompetencji Unii Europejskiej. Być może, gdyby, gdyby w tym momencie suwerenna Polska wycofała się z rządu, być może nie, nie zapadłoby tyle aż złych decyzji na poziomie Unii Europejskiej, z których konsekwencjami będziemy się mierzyć w następnych dziesięcioleciach. Czyli dzisiaj w studiu Radia Z, w machinie władzy pani Anna Bryłka może oficjalnie zadeklarować suwerennej Polski nie będzie na listach Konfederacji. Nie będzie. No bo na przykład Patryk Jaki czy Janusz Kowalski, to ja mam takie wrażenie, że w tej narracji antyunijnej czy eurosceptycznej to oni już was nawet przebili ostatnio. Oczywiście, znaczy retorykę stosują bardzo podobną, tylko yy, trzeba po prostu widzieć te fakty i widzieć te decyzje tak, na, poziomie, na poziomie Unii Europejskiej. Oczywiście, że suwerenna Polska i pewnie część PiSu też zazwyczaj głosuje zgodnie z polskim interesem narodowym, ale decyzje podejmowane przez premiera Morawieckiego na szczytach Rady Europejskiej, gdzie były wbrew interesowi narodowym. I faktycznie tę retorykę, którą stosuje suwerenna Polska jest bardzo zbliżona do, do, do retoryki Konfederacji, ale to Konfederacja ma wiarygodność w tym temacie, a nie suwerenna Polska. To znaczy ja pamiętam właśnie między innymi głosowanie ratyfikacji nowych zasobów własnych, czyli te wspólne unijne podatki, wspólny dług, z którego został sfinansowany cały fundusz odbudowy. I panie redaktorze, my złożyliśmy wniosek na komisji, to była wtedy komisja... Spraw zagranicznych i Komisja Finansów. Tutaj u nas w Sejmie miała być ratyfikacja, głosowanie nad tą ratyfikacją i wyrażenie zgody złożyliśmy wniosek o wysłuchanie publiczne. Jak zagłosowała suwerenna Polska? Nie przyszła do Sejmu. Przeciw. Czy znaczy nie chciała przeprowadzić w ogóle debaty na ten temat? Co z tego, że oni zagłosowali raz, w jednym głosowaniu, po prostu? Ja, może pan redaktor pamięta takie słynne zdjęcie, gdzie suwerenna Polska osiadła osobno i zagłosowała przeciwko tym nowym zasobom własnym, tak, manifestując to, ale to było tylko jedno głosowanie. A w pozostałych głosowaniach, tak jak trzeba było tak głosowali, tak? I ja tutaj nie mam żadnych złudzeń, że po prostu e, jeśli faktycznie chcą, chcieliby, no to mogli te decyzje podejmować wcześniej, tak? Dzisiaj to, 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 to właściwie są współwinni, tak? Są współwinni tej sytuacji. Droga zamknięta. E, czy to jest czas e, na to, żeby zacząć zadawać już pytania o zasadność naszego dalszego członkostwa w Unii Europejskiej? Panie redaktorze, pierwsze pytanie, które powinniśmy zadać sobie przede wszystkim, to są koszty obecności w Unii Europejskiej i to koszty, które będą ponosić przeciętni obywatele, to znaczy e, polityka klimatyczna, bo to jest chyba największy koszt, który będziemy w najbliższym czasie ponosić. E, no przyspieszyła bardzo mocno w ostatniej kadencji Parlamentu Europejskiego. 2019 rok to jest ogłoszenie Europejskiego Zielonego Ładu. Dla naszych widzów i słuchaczy powiem, co to jest, bo to jest bardzo, bardzo ważne hasło stosowane teraz w debacie publicznej. No, Europejski Zielony ład, no, ład to jest osiągnięcie neutralności klimatycznej przez Unię Europejską w 2050 roku. Na, na to zgodził się również premier Morawiecki w 2020 roku. No i z tego Europejskiego Zielonego Ładu dalej wynika pakiet Fit for 55, czyli kolejny cel klimatyczny na 2030 rok ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 55% w porównaniu do roku 90. No i rozszerzenie tej polityki m.in. na transport i budownictwo. Ja tutaj akurat podaję najczęściej przykłady budownictwa ETS2. Budownictwo no to ta dyrektywa, słynna dyrektywa budynkowa, która będzie bardzo kosztowna dla Polaków, która będzie bardzo kosztowna. To znaczy wprowadzenie z bezemisyjnych budynków w 2028 rok budynki publiczne, 2030 rok budynki prywatne. To bardzo podniesie koszty budowy. Wielu ludzi po prostu nie będzie na to stać. Klasa efektywności energetycznej. No każdy właściciel budynku będzie miał swój budynek w klasie efektywności energetycznej od G do A. No i teraz będzie trzeba przechodzić z klasy do klasy efektywności energetycznej. Zakaz paliw kopalnych, zakaz węgla, zakaz gazu, zakaz oleju opołowego, gdzie to jest główne źródło ogrzewania budynków w Polsce. Tutaj się nie da tego bardzo krótko w krótkookresowym czasie w krótkookresowym czasie Ale w jakiejś dłuższej perspektywie uważa Pani, że miałoby to sens odchodzenie od węgla. Panie redaktorze, to już nawet nie o to chodzi, tak? Tylko chodzi o to, że mamy. Tu nawet nie o węgiel chodzi, tak, ale o gaz. To znaczy mnóstwo właścicieli budynków yy, przeprowadziło termomodernizację, tak? Zainwestowało w gaz i tak no dalej. Ja też, tam no, I okazuje się, że to paliwo będzie na cenzurowanym, tak? I to już nie, nie, nie w jakiejś odległej perspektywie, bo w nowych budynkach to jest już za 6 lat w takich normalnych, prywatnych, komercyjnych. Więc, yy, panie redaktorze, to będzie bardzo kosztowne i niestety najbardziej dotknięci tymi kosztami będą najbiedniejsi. To znaczy tych, których nie będzie stać na to, żeby ocieplić dom, wymienić okna, yy, kupić auto elektryczne, bo to też transport. I tutaj powiem o, o podatku ETS-2. To jest bardzo ważne, bo ten podatek wchodzi już w życie w 2027 roku. To jest taki, to jest rozszerzenie systemu ETS. Pewnie nasi tutaj widzowie, słuchacze będą wiedzieć. System ETS, czyli handel uprawnieniami do emisji, on się obowiązuje na przykład dla energetyki, zostanie rozszerzony rozszerzony na transport drogowy i na paliwo do ogrzewania domów. No i to będzie taki kolejny zaszyty podatek w cenie, w cenie paliwa drogowego, w cenie paliwa do ogrzewania domu, również gazu, który no po prostu podniesie, przeniesie ten koszt na, na konsumenta w ostateczności, tak? Więc, więc to, są, to są bardzo, bardzo, bardzo kosztowne. Ale jest w ogóle sens podejmowanie jakiejś walki ze zmianami klimatycznymi, walki o bardziej ekologiczną przestrzeń do życia? Panie Czy to jest chora ideologia, jak mówią niektórzy politycy panie również z Konfederacji? Problem, problem jest innej natury. To znaczy, my w Europie będziemy bardzo drastycznie ograniczać emisję, a problem emisyjności ma charakter globalny. I to, że my tutaj będziemy redukować do minimum, to nie oznacza, że, na, że na, 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 na planecie całej po prostu będzie redukowany. Po prostu to jest wypchnięcie energo, na przykład bardzo emisyjnego przemysłu poza Unią Europejską i ta emisyjność będzie tam być może jeszcze większa, niż miałaby miejsce tutaj w Unii Europejskiej. Więc to nie jest tak, że my tutaj będziemy niestety, przykro mi to mówić, niszczyć naszą gospodarkę niszczyć, czy prowadzić do zubożenia Europejczyków, a ta globalna emisyjność w ogóle nawet nie drgnie, tak? Więc to jest problem, tak? To znaczy, to, to w tym kontekście, tak? Że, że my będąc, realizując tak ambitną politykę klimatyczną, w ogóle globalnie możemy się nie przyczynić do tego, że ta, ta globalna emisyjność się zmniejsza. I, I to jest właściwie do przedyskutowania, a koszty po prostu przeprowadzenia całej tej, całej tej procedury, one nie będą kosztowne tylko dla Polaków, one będą kosztowne dla Francuzów, dla Niemców, dla wszystkich Europejczyków. No to wróćmy do tego Podstawowego pytania. Unia Europejska, ewolucja, taki kierunek pani popiera, czy ewakuacja? Panie redaktorze, to jest, powiem tak, trzeba być przygotowanym na każdy scenariusz, to znaczy nawet na taki scenariusz, że. Dojdzie do dezintegracji Unii Europejskiej. Mamy przygotowaną zmianę traktatów przez Komisję Konstytucyjną Parlamentu Europejskiego. Mamy przygotowaną taką ekspertyzę francusko-niemiecką, która przygotowywuje Unię Europejską na rozszerzenie. To znaczy, Unia Europejska myśli, jak tutaj zbudować, jak funkcjonować, żeby zachować decyzyjność w Unii Europejskiej i jednocześnie jednocześnie znaczy rozszerzyć i zachować decyzyjność. O może w takim kontekście. No i tutaj ta francusko-niemiecka ekspertyza zaproponowana zaproponowali eksperci, żeby utworzyć Unię Europejską wielu prędkości, a dokładnie czterech prędkości. Więc na poziomie Unii Europejskiej jest przynajmniej w tych dwóch, dwóch najsilniejszych państwach jest pomysł na taką przyszłość Unii Europejskiej. Z drugiej strony, ze zmiany ze zmiany traktatów mamy inne koncepcje, tak? Czyli yy, z likwidacji jednomyślności, to znaczy likwidację weta i przesunięcie bardzo wielu obszarów do głosowania Ale chyba o likwidacji weta nie we wszystkich obszarach. Nie we wszystkich obszarach, tak? W polityce zagranicznej, w polityce bezpieczeństwa i tam jeszcze w pomniejszych elementach. Natomiast generalnie dużą część przesunięcia do głosowania zwykłą większością albo kwalifikowaną większością, i też przesunięcie kompetencji wyłącznych. Bo dzisiaj tych kompetencji wyłącznych ma Unia Europejska stosunkowo znaczy i dużo, i mało, tak, to zależy, jak to sobie będziemy jaką metodologię przyjmiemy. Natomiast natomiast tutaj w tych propozycjach zmian traktatu jest oczekiwanie, że się więcej tych kompetencji przesunie wyłącznych na poziom Unii Europejskiej, co nie zmienia faktu, że w ostatnich pięciu latach i tak ta federalizacja Unii Europejskiej. I poza traktatowe rozszerzanie kompetencji Unii Europejskiej przyspieszyło. Ja może nie wiem, podam przykład yy, chociażby tego wspólnego unijnego długu, tak? To jest bardzo drastyczne, to jest naprawdę przekazanie bardzo ważnej kompetencji Ministerstwa Finansów Polski w pewnym obszarze do, do Brukseli. To znaczy, dzisiaj Komisja Europejska w imieniu Polski może zaciągać pożyczki na, na rynkach kapitałowych czy, czy, czy wspólnych unijnych podatków, gdzie wyraźnie w konstytucji czytamy, że no, w Polsce podatki można nakładać tylko w drodze ustawy. Tak? Więc jest to jak gdyby troszeczkę ominięcie konstytucji. No ale też poza czy orzeczenia sułe tak, nakładające kary na Polskę, jeśli chodzi o Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, gdzie Unia Europejska nie ma w ogóle kompetencji, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, tak. To jest nasza wewnętrzna sprawa, w, czy w Polsce, czy w Niemczech, czy we Francji, jak sobie ułożymy wymiar sprawiedliwości. Komisja Europejska w ogóle nie powinna, Komisja i Trybunał Sprawiedliwości nie powinny w ogóle tego ocenić, Nawet tak? jak te zasady są łamane przez hipotetyczny rząd? Ale panie redaktorze, to my sobie ustalamy te zasady, jak wygląda wymiar sprawiedliwości i powinniśmy i, i, to, i to nieważne, kto jest w rządzie, kto jest w opozycji, to znaczy powinniśmy dążyć do tego, że jeśli mamy jakąś kompetencję wyłączną jako państwo członkowskie, to my sobie tutaj je wewnętrznie układamy. Jestem generalnie przeciwnikiem i jednej, i drugiej strony, jeśli chodzi o to, no tak brzydko powiem, tak donoszenia tak, do Brukseli, bo, bo to i robiła Platforma, i potem też robił PiS, który się skarżył tam do, do komisarz Jurowej, że tutaj jest też... Nie, nie, takie sprawy powinniśmy, zwłaszcza jeśli kwestie wymiaru sprawiedliwości sprawied wewnętrznie i są takie sprawy właśnie, jak chociażby ten wymiar sprawiedliwości, ale też inne elementy, jak bezpieczeństwo militarne, które powinny po prostu opierać się na takim konsensusie ponadpartyjnym. To znaczy, to jest dla nas, to są dla nas tak ważne rzeczy, że tutaj nie powinno być żadnego... Znaczy, wiadomo, że my możemy się spierać co do, co do jakichś tam szczegółów, rozwiązań i tak dalej, ale jeśli już się na coś umawiamy, to po prostu i jedna, i druga strona respektuje to, co nas Dobrze, bo pani nie chce za wszelką ocenę <laughs> mi wprost odpowiedzieć, to w, w, w takim układzie zapytam troszeczkę inaczej. To e, Gdybyśmy byli teraz poza strukturami Unii Europejskiej w, to w kontekście na przykład rosyjskiej agresji na wschodzie czy to zmienia jakoś zmieniłoby jakoś naszą sytuację czy nasze bezpieczeństwo dzięki temu że jesteśmy w Unii jest silniejsze że nie znajdujemy się gdzieś na peryferiach zachodu Przede wszystkim Unia Europejska nie jest od tego żeby gwarantować nam jakiekolwiek bezpieczeństwo militarne do tego jest stworzone, stworzone NATO i, i sojusz północnoatlantycki to jest to jest ta struktura i to jest ten sojusz w którym jesteśmy który przynajmniej w tej wersji deklaratywnej tak no i w jakimś obszarze gwarantuje nam to bezpieczeństwo, natomiast zawsze bezpieczeństwo trzeba opierać na swoim, więc Unia Europejska to jest po prostu e, współpraca gospodarcza, tak, to jest organizacja, nawet nie organizacja, bo to już się, to już ewoluowało, tak, to już jest jak gdyby podmiot, tak, prawa międzynarodowego. E, no tak, ale fakt, że jesteśmy częścią tej wielkiej wspólnoty nie wzmacnia ale, naszego bezpieczeństwa. Panie doktorze, to jest, to jest pewien symbol, tak, natomiast generalnie Unia Europejska nie ma żadnych narzędzi, żeby nam gwarantować bezpieczeństwo, bo ona nie, nie była po to stworzona, tak, to jest organizacja, która ma budować współpracę gospodarczą, na zasadzie unii celnej, yy, swobodnego przepływu towarów, usług, kapitału i tak dalej. Natomiast ona sama w sobie nie ma nie ma żadnych takich narzędzi, żeby wpływać na, żeby gwarantować bezpieczeństwo. No Ale mimo to Rosja za wszelką cenę nie chciała dopuścić do tego, żeby chociażby Ukraina dołączyła do Unii Europejskiej. Do Unii i do NATO, tak? To znaczy, to, 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 to tak. Euro Majdan to chyba bardziej o kwestię Unii Europejskiej tak, się rozmawiał. Tak, 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 tak. Tak. No właśnie, to, to zmieniłoby to naszą, nie, naszą no, ale sytuację. Ukraina, ale to jest inna jest sytuacja Polski, inna jest sytuacja Ukrainy. To znaczy, Rosja zawsze chciała, żeby Ukraina była w jej obszarze wpływów. E, i, I kiedy tutaj zaczęła dochodzić do, do pewnej niezależności, no to to się zaczęło po prostu roz. roz no, doszło do takiego, do takiego sporu. Tak? Dobrze, I co z do tym Poleksitem? Panie redaktorze, to jest jeden z najtrudniejszych tematów, jaką, jakie będziemy musieli przeprowadzić w polskiej debacie publicznej. Ja uważam, że zarówno eurosceptyczny, jak i euroentuzjastyczny rząd powinien być przygotowany na to, że, że możemy się znaleźć czy poza Unią Europejską, czy może dojść do dezintegracji Unii Europejskiej lub być może Polacy zdecydują, że nie chcą być już dłużej w Unii Europejskiej. Natomiast na taką decyzję trzeba się bardzo dobrze przygotować, zwłaszcza w zakresie tych kompetencji wyłącznych, które są teraz w Unii Europejskiej, m.in. Mam tu na myśli wspólną politykę handlową. To jest jedne, moim zdaniem, to jest najważniejszy element, o którym powinniśmy dyskutować, żeby mieć pewną. Znaczy, dzisiaj całą politykę handlową prowadzi za Warszawę Bruksela. Nie da się po 20 latach z dnia na dzień do tego wrócić, a po prostu wymiana handlowa powinna być zachowana na niezmienio w niezmienionej formie, tak jak dotychczas. Więc to nie jest tak, że to jest jakiś krótkotrwały, krótkotrwały proces, to jest, to jest zadanie dla każdego polskiego rządu być na to gotowym, bo my naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, co się wydarzy. Tak? Widzimy z jednej strony przyspieszającą federalizację, widzimy z drugiej strony właśnie różnego rodzaju yy, Przewidywania, czy przyszłość Unii Europejskiej, w której być może my jako Polacy i Polska nie, chce, nie chciałaby się znaleźć, albo nie wiem, wypchnięcie czy zepchnięcie nas do, do państwa drugiej kategorii, tak czy Unii dwóch prędkości. No te wszystkie pojęcia się przewijają w debacie publicznej, a moim zdaniem powinniśmy być po prostu przygotowani na każdy możliwy Czy Konfederacja wyjdzie z postulatem przeprowadzenia referendum w sprawie wystąpienia z Unii Europejskiej? Nie w najbliższym czasie na pewno. A najbliższy czas to jest kilka dni czy kilka miesięcy? Nie, kilka miesięcy. No panie redaktorze, na razie to, to, to najważniejszym zadaniem jest przede wszystkim e, zbudowanie świadomości dotyczące obecności Polski w Unii Europejskiej. To znaczy, e, przez wiele lat byliśmy po prostu e, poddawani tak, e, takiej, e, takiej, m, takiej presji, też, też i to poniekąd troszeczkę propagandzie, to znaczy, że, że, że ta obecność Polski w Unii Europejskiej bardzo nam się opłaca, że to są tylko. tylko Ale ja mam wrażenie, że z drugiej z istniem... strony też płynie jakaś propaganda, na przykład straszono nas całkiem niedawno, że będziemy robakim tutaj musieli jeść. Uh -huh. przymusowo no, przymusowo może nie, tak, no ale była są takie. I były wtedy takie wówczas, czy wtedy posłowie solidarnej w czasie suwerennej Polski się prezentowali z tymi tak, ale... stykami i tak, 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 tak. Ale to są pomniejsze tematy. Mówimy mówmy, mówmy o, tych, o, tych, o tych najważniejszych elementach. To jest właśnie polityka handlowa, to jest unia celna, no, bo to są, to są takie pytania, na które powinniśmy odpowiadać, tak? czy, 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 czy tworzymy strefę wolnego handlu, opieramy tylko o współpracę, na współpracy gospodarczej? To są elementy, nad, nad którymi powinniśmy rozmawiać. Ja jestem zwolennikiem współpracy gospodarczej w Europie. Jestem przeciwnikiem budowania po prostu europejskiego superpaństwa. A w tym kierunku to wszystko zmierza, że Polska niestety i inne państwa członkowskie no będą tylko takim wykonawcą tych, tych decyzji jak jakiś nie wiem, niemiecki land w Niemczech. tak Po prostu tego się obawiam. Tak? Tego się obawiam, że to zmierza w takim kierunku. A to ostrożnie, bo wpisuje się pani w narrację Prawa i Sprawiedliwości tutaj, zagrożeniu Niemiec. Szkoda, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma w tym takiej wiarygodności jak Konfederacja. tak To, to jestem o to spokojna. A jak pani ocenia postawę rosyjskiego ambasadora, który chyba no, chyba zlekceważył sobie to wyzwanie do MSZ-u. No oczywiście, że... że zlekceważył i złamał, złamał prawo międzynarodowe. Ambasador powinien się stawić na każde wyzwanie. Pojawia Państwa przybyły. Pojawiają ten... się takie głosy, żeby go wydalić. Panie redaktorze, no... My wczoraj komentowaliśmy to w ten sposób, że to, jest, to są bardzo drastyczne, tak, nawet z, z krajem, z którym się nie ma przyjaznych stosunków, czy nawet no jak się stanie wojny. Już, tak, tak, to się utrzymuje jednak te stosunki dyplomatyczne i, i to, są, to są już takie no już najwyższej, najwyższej, najwyższej decyzyjności, co no najważniejsze już takie decyzje w tych relacjach międzynarodowych. Jeszcze wczoraj to komentowaliśmy w inny sposób. Dzisiaj no powiem tak, ten faktycznie ambasador nie przyszedł na to spotkanie. To jest złamanie prawa międzynarodowego. Powinien, powinien być z i tak dalej. Trzeba być bardzo. Tak? Ja, ja nie, nawet nie znam też wszystkich faktów. Tak? Resort, resort spraw zagranicznych mam najlepszą wiedzę w tym zakresie i. i, i... Trzeba być bardzo ostrożnym. No, ambasador rosyjski powiedział, że nie widzi potrzeby pojawienia się w msz dlatego że polska strona nie przedstawiła żadnych dowodów na to, że faktycznie rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń. To nie, ma znaczenia. To, nie przestrzeń. ma znaczenia. to znaczy powinien się na, takim, na, takie, na takie wezwanie pojawić. To nie ma znaczenia, czy dotarły, czy nie dotarły. Nie, jest się ambasadorem, więc się, więc się stosuje po prostu zasady wynikające z dyplomacji i obowiązkiem jest na wezwanie państwa przyjmującego na, takim, na, takim, na takie spotkanie przyjść. Sporo kłótni ostatnio w tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Czy Konfederacja chce jakoś powalczyć o wyborców Prawa i Sprawiedliwości? No i jak to zrobić? Panie redaktorze, ja nie wiem, czy to troszeczkę to już się nie dzieje. To znaczy, przynajmniej teraz... No raczej jak... nie przez koalicję, jak w Bydgoszczy. Panie redaktorze, to są wyjątki. To, to, to nie są sprawy uzgodnione akurat na, na, na szczeblu, konf na szczeblu yy, najwyższym Konfederacji. Także to nie jest żaden punkt wyjścia. Natomiast mamy teraz trasę samorządową, objeżdżamy kraj. I panie redaktorze, no musimy przyznać, że wielu rozczarowanych wyborców PiSu do nas przychodzi, tak, zwłaszcza w kontekście tego, tych spraw rolniczych. Duża część właśnie mieszkańców, wsi rolników jest rozczarowana obecnym rządem, ale była też rozczarowana wcześniej pisem w związku z piątką Kaczyńskiego, z piątką przeciw rolnikom, więc, więc jest być może jakiś przepływ, no ale to już niedługo mamy wybory samorządowe, zobaczymy czy to faktycznie ma miejsce, a już wkrótce też 9 czerwca wybory do Europarlamentu być może troszeczkę bardziej miarodajne niż, niż te samorządowe. No w Warszawie na przykład y, poparcie Grzegorza Brauna dla Janusza Korwin-Mikkego raczej nie pomoże waszemu oficjalnemu kandydatowi panu Wiplerowi. Panie redaktorze, no takie, 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 takie konf znaczy te konflikty, to za duże słowo, tak, ale takie różnego rodzaju poparcia zdarzają się we no wszystkich koalicjach. No nie, to nie koalicja. jest normalna sytuacja. Nie, Grzegorz nie. Braun jest posłem waszego klubu i tutaj jest się posłem. wyłamał. Zresztą jest nie po raz pierwszy, mam wrażenie. Jest posłem naszego klubu, natomiast no ma prawo popierać w Warszawie kandydata, którego uważa przez siebie czy swoje środowisko za najlepszego. Także nie jest to, nie jest to żaden punkt wyjścia i, i nie jest to żadne, żadne dla nas odniesienie. E, natomiast e, natomiast no, walczymy o każdego wyborcę. Tak? A jakby miała pani właśnie zaapelować teraz do wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, żeby w najbliższych wyborach to właśnie na Konfederację oddał swój głos, to jakich argumentów by pani użyła? No przede wszystkim tej naszej piątki samorządowej, czyli rozbijemy układy, własny dom to wolność, co próbuje nam się niestety odebrać. E, Polska zdrowa żywność, czyli gwarancja po prostu bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce i dostępu do polskiej dobrej jakości żywności. Samorząd pełnej pełen energii, czyli rozproszona energetyka i duże jednostki wytwórcze w postaci elektrowni z węgla i z atomu. No i wolność przemieszczania się, czyli ten zakaz aut zasilanych tradycyjnym paliwem, de facto zakaz aut spalinowych, właśnie sprzeciw wobec zeroemisyjnego transportu publicznego w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, czy, czy właśnie wycofanie tego podatku ETS-2. Tak? No i przede wszystkim zatrzymanie tych dwóch najgorszych podatków, które nie wiem jakim cudem... Nie wiem, kto w ogóle na to wpatrz. Premier Morawiecki wynegocjował w kamieniach milowych, tak, czyli podatek od rejestracji auta spalinowego 2025 rok i od posiadania auta spalinowego 2026 rok. No ale ten podatek chyba ma być jakoś zmieniony, bo to w pierwotnie miała być jedno, ja szczerze, jednorazowa tak. opłata, tak? Czy, czy, czy? Rejestracyjna jednorazowa, tak. a od posiadania stały. Natomiast powiem panu redaktorowi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, tam gdzie jest pani minister Pełczyńska, mówi, że to renegocjuje. Z drugiej strony Ministerstwo Klimatu mówi, że pracuje nad tymi podatkami. Odnoszę wrażenie, że w rządzie chyba nie ma spójnej, czy, czy, no, może nie spójnej narracji, tak, ale decyzji, tak? I, czy, w tą, czy w tą stronę idziemy? Zresztą byłam też w, w niedzielę, w pewnym programie, gdzie była dyskusja dotycząca też Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie rozporządzenia. No, w TVP Info to możemy tak, powiedzieć, tak? Tak, w TVP Info. To o... nie jest dla nas żadna konkurencja. <laughs> w TVP Info o... i tam była dyskusja na temat rozporządzenia o przywracaniu zasobów naturalnych, to jest to zalewanie osuszonych torfowisk. No i na przykład stanowisko ministerstwa resortu jest przeciw, a ministerstwa klimatu jest za. No więc jest dużo rozbieżności w obecnej koalicji rządzącej. Mówi pani, własny dom to wolność, no ale to jeszcze ten dom trzeba mieć. A widzi Pani, ale... co się dzieje na rynku mieszkaniowym. Widzimy, widzimy, co się dzieje. No a będzie jeszcze drożej i będzie jeszcze mniejsza no podaż No mówi, trzeba oszczędzać i sobie uzbierać na mieszkanie. No ale... Ciężko jest tak pani 800 Rydak... tysięcy uzbierać. Jak, tak, to, to Pan mówi o tych, którzy muszą kupić, ale to będą dotknięte tych, którzy już teraz mają domy. Z ciekawostek powiem, że na przykład we Francji wprowadzono zakaz wynajmu mieszkań z klasą efektywności energetycznej G+. To samo czeka niestety nas, nas w Polsce, więc to jest dużo szerszy problem niż, 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 tylko, niż tylko zdobycie czy, czy, czy zakup pierwszego domu czy mieszkania, bo to dotknie i tych, którzy już są teraz właścicielami też. Prezes Glapiński przed Trybunał Stanu. Oj, panie redaktorze, nie wiem, czy jest już, zbierana już nawet nawet większość, żeby ten wniosek złożyć. Podobno, podobno jest ta odpowiednia liczba, liczba podpisów. No, panie redaktorze, no to, to chyba nawet samej z koalicji nie ma zgodności co do tego, tak? No, bo chyba ale Lewica... jest, bo partia razem chyba nie wchodzi w skład rządu. To tam stamtąd płynął takie to, sceptyczne takie głosy. To najbardziej krytyczne no. głosy, tak. No, panie redaktorze, tutaj moi koledzy z działu prawnego przeanalizowali ten wniosek. Uważają, że, że merytorycznie po prostu jest bardzo słaby, słabo przygotowany. Są tam pewnie, znajdą się zarzuty, które, które, które można byłoby tam podnieść, czyli brak współpracy z rządem, ale pozostałe są raczej tak dość mocno naciągane. No i pytanie, czy to są też takie tematy pierwszoplanowe, tak? No jest dużo ważnych rzeczy, które trzeba priorytetowo rozwiązać. Widzę, że troszeczkę tak... No, ale rząd jest taki, jaki jest i to rząd narzuca tematy pierwszoplanowe. Tak, tak. Trzeba się do nich jakoś ustosunkowywać, tak. więc właśnie fajnie, interesuje mnie też... to, jak co o tym sądzi. Fajnie też, gdyby rozwiązywał problemy, które są, tak? A nie lekceważył je, czy zamiatał pod dywan. To też jest niestety, niestety problemem. Także my dopiero będziemy decyzję podejmować na klubie. A z perspektywy czasu no, krótkiego, co prawda, bo kilku tygodni zaledwie wie, co Pani sądzi o tym, o zasadności powołania tych trzech komisji śledczych. Oj, panie redaktorze, to znaczy tak, na pewno komisja wizowa, i dobrze, że została powołana, tam jest wiele rzeczy do wyjaśnienia, wiele rzeczy do zbadania, zwłaszcza jeśli chodzi o to Centrum Decyzji Wizowych, które powstało w Łodzi i faktu, że z konsulów przeniesiono by do Łodzi decyzję, jeśli chodzi o, o wydawanie wiz, zwłaszcza w kontekście tego rozporządzenia, tak najpierw 800 tysięcy rocznie imigrantów z naprawdę odległych nam kulturowo terenów, Indie, Nigeria, Pakistan i tak dalej, to pamiętamy już z tych konferencji prasowych tam, z lipca zeszłego roku, jakie to były dokładnie państwa, ostatecznie 400 tysięcy, więc to wszystko na pewno jest do wyjaśnienia. Powiem, panie redaktorze, tak, ta komisja do spraw Pegasusa, no raczej chyba słabo wyszła, tak? Od początku. To coś. pierwsze przesłuchanie, <laughs> tak, no tak, tak. Tak, tam widać, że nie ma jakiejś szerszej dyskusji na ten, znaczy nie było, chyba nikt nie przemyślał, jak powinno to dokładnie wyglądać. Premier Kaczyński nie powinien być przesłuchiwany jako pierwszy, powinno się najpierw zebrać jakiś materiał dowodowy i dopiero po zebranym mieć, mieć o co pytać, tak, no bo na, na wstępie to nie ma się jeszcze tych wszystkich informacji zebranych, więc powinna być jakaś tutaj chronologia ustana, więc widać, że to raczej się no nie udało od początku. Zobaczymy, jaki będzie finał. Natomiast ta, jeśli chodzi o ta komisja o wyborach e, kopertowych, szczerze, jeśli miałabym powiedzieć moje zdanie, tak uważam, że jest niepotrzebnie stworzona, te wszystkie komisje w ogóle bardzo dużo kosztują podatników, to, żeby nasi też widzowie, słuchacze wiedzieli, e, uważam, że jest niepotrzebnie, niepotrzebnie stworzona, dlatego, że po prostu ta afera, czy to była afera, tak, z wyborami kopertowymi, ona nie ma aż tak dużej wartości. To jest tylko 70 milionów. Są dużo większe, czy były dużo większe przypadki, przypadki takiej mm, zmarnowa zmarnowanych publicznych pieniędzy, nie wiem, elektrownia w Ostrowence, miliard 300 milionów. Być może to trzeba byłoby wyjaśnić, a, nie, a nie, wybory, nie wybory kopertowe, gdzie ta strata po prostu dla budżetu państwa nie jest aż, aż tak duża. To na koniec bardzo krótko. Pani ocena dni rządu Donalda Tuska w skali od 1 do 6 i dlaczego? jednego do sześciu. Dwa. No i dlaczego tak słabo? Panie redaktorze, no, no z mnóstwa tych obietnic, które były składane, e, nie zrealizowano zbyt wiele, e, więc e, zwłaszcza jeśli chodzi o zakres takiej polityki podatkowej, finansowej, gospodarczej, kwota wolno od podatku. No, czyli... Podwyżki dla nauczycieli, dla budżetów kitaś. Oj, panie Utrzymanie redaktorze. 800 plus. Panie redaktor... A PiS straszył przez tyle lat przecież, że przyjdą panie i zabiorą. Panie redaktorze, ja proponuję w ogóle porozmawiać z samorządowcami, bo ta część tej podwyżki na, dla nauczycieli spoczywa na samorządach. Jakie to są gigantyczne Wzrosty w kosztach budżetu samorządowych. Ja nawet sobie z tego nie zdawałam sprawy dopiero teraz, jak tutaj mamy tą kampanię samorządową, po prostu samorządowcy dostają po prostu propozycje, jak to będzie wyglądało bardzo kosztowna sprawa. Więc, więc, no i problemy, które po prostu są nierozwiązane, tak, czyli kwestia współpracy z Ukrainą i pod kątem, czy tutaj będą przewoźnicy, czy to będą rolnicy, czy teraz pojawiają się temat, temat hut. Czy, 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 czy inne obszary, tak, które wymagają priorytetowych, priorytetowych decyzji? Dwa, dość niska ocena, ale też nikt nie spodziewał się, że da Pani szóstkę. Dokładnie. Bardzo dziękuję. To był podcast Machina Władzy w Radiu Z. Naszym gościem była Pani Anna Bryłka Konfederacja, dodam tylko, dyrektor do spraw europejskich. Dokładnie tak. Bo nie Dokładnie przedstawiłem tak. wcześniej rzeczniczka prasowa, a obecnie już na tak. stanowisku dyrektorskim. Zachęcam do subskrybowania kanału Radio Z na YouTube, do łapek. W górę i komentowania naszej dyskusji, a my widzimy i słyszymy się już w piątek o 20 w programie Podejrzani Politycy. Zapraszam serdecznie w imieniu swoim i Radosława Grucy. Do zobaczenia.